recenzji wentylatorów Razor firmy LC Power. Jest to nowa seria produktów tej niemieckiej firmy. Skupia ona wokół siebie głównie produkty przeznaczone do moddingu oraz chłodzenia. Zacznijmy sobie od rozpakowania każdego z wentylatorów. Myślę, że każdy jest bardzo wewnątrz podobny, ale rozpakujmy sobie każdy. Dokładne oznaczenie to LCCF80 Pro, no, przynajmniej dla wersji 80 mm. W rozpakowaniu widzimy, że mamy tutaj zestaw śrub montażowych oraz antywibracyjne gumowe kołki montażowe, co jest rzadkością wśród tańszych wentylatorów. Rozpakujemy sobie. Tak prezentuje się sam 80 mm wentylator. Posiadamy na nim bardzo przyjemną gumową osłonkę zabezpieczającą przed wibracjami. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Kabel wentylatora jest opleciony. Jest to kabel czteropinowy, także chłodzenie, wentylator może być sterowany automatycznie. Kabel ma około 40 cm długości, jest w całości opleciony. Tak prezentuje się sam wentylator, jego łopatki. Tył wirnika jest tutaj zaślepiony. Dane techniczne wentylatora przedstawiają się następująco. Jest to wentylator typu 80 mm i o 25 mm grubości. Jego napięcie natywne to 12 V. Napięcie startowe to 9,6 V, co wydaje mi się bardzo dużą wartością. Spotykam już wentylatory, których nawet napięcie startowe poniżej 5 V schodziło. Z ważniejszych informacji mam tutaj jeszcze prędkość obrotową od 600 do 2000 obrotów. Jest to też dość szeroki zakres, pomimo wąskiego zakresu napięcia, ale nie wiem skąd jest spowodowana w ogóle tak wysokie napięcie startowe. I przepływ powietrza wynosi od 10 do 26 CFM. Ciśnienie powietrza, które jest bardzo ważne, kiedy chodzi o przedmuchiwanie chłodnic albo radiatorów, wynosi od 0,9 do 2,66 mm wody i głośność wynosi od 8,4 do 22,7 dB. I wiadomo, są to dane producenta, które należy brać z przymrużeniem oka, ponieważ każdy producent posiada swoją własną procedurę testową i nie powinno się zbytnio tego obiektywnie porównywać. Można jedynie w obrębie jednego producenta porównywać dane techniczne wentylatorów, ponieważ jak wspominałem, co innego jest sprawdzanie przez kogoś niezależnego, tak jak nasza redakcja, czy przez samego producenta. Tutaj mamy teraz 92 mm wersję. Myślę, że tutaj nie będzie wielkich zaskoczeń. Wszystko podobnie. Ten sam zestaw kołków montażowych oraz śrubek. Teraz już nie powinno być problemu z rozpakowaniem. Tak wygląda sam wentylator. Jest to dokładnie taki sam wentylator, tylko posiada 92 mm średnicy. Ale jego dane techniczne już na pewno są inne. I mamy tutaj tak 92 mm średnica, wymiary zewnętrzne takie same. Przy grubości 25 mm. Tutaj też mamy dość wysokie napięcie startowe, 9,6 V. Jest to bardzo wysokie napięcie startowe, jak już wspominałem przy okazji wcześniejszego wentylatora. Ten obraca się z prędkością od 600 do 1800 obrotów na minutę. Ciśnienie powietrza wynosi 0,59 do 1,78 mm wody. Głośność od 7,4 dB do 22,7
decybela. Tutaj można oczywiście porównywać te dane do tych dwóch wentylatorów, ponieważ jak wspominałem, są jednego producenta i nie powinno być problemu z obiektywizmem. I ten wentylator także posiada system PWM. Największy z wentylatorów posiada 120 mm. Go rozpakowałem wcześniej, już wyjąłem z niego zestaw montażowy, mam go ze sobą. O. Tutaj też dokładnie taki sam zestaw montażowy. No i sam wentylator to też taka sama konstrukcja. Nie ma tutaj żadnych zaskoczeń. Tyle, że jak już wspominałem, ma 120 mm średnicy. No i oczywiście różni się także danymi technicznymi. Mamy tutaj także 25 mm grubość i napięcie startowe równie wysokie, jakie tam było, ale mamy tutaj już inne wartości, między innymi w prędkości obrotowej wynosi ona od 500 do 1200 obrotów na minutę. Jest to bardzo ciekawy zakres, co wskazuje na to, że wentylator będzie cichy w codziennej pracy. Przepływ powietrza to 27,6 do 68,4 CFM, a głośność, jeszcze ciśnienie wynosi 0,67 do 1,88 mm wody. Głośność od 6 do 14,6 decybela. Wentylatory z danych technicznych wydają się być dość cichymi konstrukcjami, stworzonymi zdecydowanie do cichej pracy, ale gdy trzeba, posiadają wysoką maksymalną prędkość, mogą schłodzić naprawdę wiele. Wentylatory bardzo mi przypominają konstrukcje już znane, nawet chyba już wycofane powoli z produkcji, Enermax Magma. Posiadały bardzo podobny kształt łopatek. Wentylatorki jeszcze sprawdzimy sobie w praktyce. Wentylatorów model 80 mm po podłączeniu do napięcia zasilającego około 5-6 V jest naprawdę bardzo, bardzo cichy. Obraca nam się on z prędkością obrotową około 900 obrotów na minutę, jednak patrząc na jego wielkość, która wynosi 80 mm, naprawdę nie jest aż tak wysoka prędkość obrotowa, jaka by mogło się wydawać. Wentylator powoduje bardzo delikatny przepływ powietrza i jest naprawdę bardzo cichy. W połączeniu 80 mm wentylatora Aerezor producenta LC Power do napięcia 8 V staje się on nieco bardziej słyszalny. Przepływ powietrza wzrasta, no, nie określimy tego zaskakująco bardzo, ale zwiększa się delikatnie, ale na pewno jest to mniejszy, oczywiście mierząc organoleptycznie, mniejszy przyrost wydajności, mniejszy przyrost głośności, która teraz ewidentnie daje się we znaki, ponieważ wentylator przyspieszył też znacznie do około 1550 obrotów na minutę. Wentylator na napięciu 12 V to naprawdę niezła suszarka, ale 2100 obrotów na minutę robi swoje. Przewiew jest konkretny, ale zdecydowanie jest to okupione komfortem dla naszych uszu. W obecnym momencie podłączony jest do napięcia 6 V i jest zdecydowanie bardzo cichy, przy czym obraca się z prędkością około 800-900 obrotów na minutę. Jest bardzo cichy, gwarantuje delikatny przepływ powietrza. 12 mm wersja wentylatora LC Power Aerezor jest pod napięciem 8 V zdecydowanie bardziej słyszalna i słychać lekkie terkotanie łożyska. Jednak to przez to, że jest podpięty do 8 V i działa z prędkością sporo wyższą niż jego prędkość minimalna, która wynosi od 600 V, a my mamy tutaj, jak widać, przy 8 V już 1100, grubo ponad 1100 obrotów na minutę. Prawdopodobnie
Ta jednostka ma jeszcze niższe napięcie startowe niż jego 120 mm wersja i być może jest to nawet 5 V. Wentylator 92 mm wentylatora, napięcie 12 V, zdecydowanie słyszymy jego pracę. Fakt, wydajność też jest bardzo obiecująca, ale jego głośność jest tak wysoka, że odradzam korzystanie z niego przy 12 V. Obraca się wtedy z prędkością obrotową około 1900 obrotów na minutę. Większy z wentylatorów po podłączeniu pod napięcie zasilające delikatnie mniejsze niż 6 V i tak spokojnie, bez problemu startuje. Także prędkość obrotowa, przepraszam, napięcie startowe przez producenta zostało zawyżone, ale nie mam mu tego za złe. Wentylatory startują już od 5 V. Wentylator teraz obraca się z prędkością około 500 obrotów na minutę i jest naprawdę niebywale cichy. Tak prezentuje się 120 mm wersja wentylatora LC Power Aerator i jest teraz podłączona pod 8 V i działa z prędkością bliską minimalnej tej, którą oferuje producent. Przypomnijmy, jest to 500 obrotów na minutę przy o napięciu 8 V, które przypomnijmy jest 1,5 V poniżej napięcia startowego sugerowanego przez producenta, które jest nieco zawyżone z niewiadomych względów, być może jest to nawet pomyłka. Przy 8 V wentylator posiada prędkość obrotową 740 obrotów na minutę, jest wtedy bardzo cichy i jest to jeszcze wartość i tak sporo powyżej minimalnej prędkości, także myślę, że wentylator nawet przy 6 V powinien spokojnie wystartować. I wentylator przy tych swoich, jak teraz mamy około 700 obrotów na minutę, zachowuje się bardzo cicho, jest praktycznie niesłyszalny. A przepływ powietrza jest zdecydowanie delikatny. Wentylatora nie wydobywają się absolutnie żadne odgłosy. Przy przyłożeniu ucha do samego łożyska słychać bardzo delikatne terkotanie. Jednak w normalnej pracy, w zamkniętej obudowie jest to absolutnie niesłyszalne. Włączając wentylator do napięcia 12 V, zdecydowanie słyszymy jego pracę, ale też bardzo da się odczuć, jak mocno dmucha. Wentylator jest dość głośny, co może nawet, gdy na chwilę przestanę mówić, będzie słychać. Myślę, że nawet go słychać przez mikrofon z telefonu. Przy napięciu 12 V prędkość obrotowa waha się około 1150 obrotów na minutę, a maksymalna wynosiła 1200 obrotów na minutę. Także jest to dla niego już maksymalne, myślę, napięcie. I wentylator jest pod 12 V zdecydowanie wydajny, ale też wyraźnie słyszalny jednak dzięki automatycznej kontroli obrotów PWM oraz, jak widać, jednak większemu zakresowi napięcia niż to, które podawał producent. Wentylator, kiedy nie trzeba, będzie cichy, kiedy nie potrzeba wydajności, będzie cichy, lecz kiedy będzie potrzebna jego wydajność, to z pewnością da radę, ale będzie wtedy słyszalny. Wentylatory Aerator niemieckiego producenta LC Power to produkty zdecydowanie bardzo, bardzo solidne. Zaczynając już od samych zestawów montażowych, które oprócz zwykłych śrubek zawierają także miękkie gumowe kołki, po naprawdę wysoką kulturę pracy na niskich obrotach, a bardzo, bardzo satysfakcjonującą wydajność na wysokich obrotach. Każdy z wentylatorów został wyposażony w automatyczny system kontroli obrotów PWM, dzięki któremu automatyczna praca zapewnia ciszę podczas spoczynku komputera, a niskie temperatury, podczas kiedy jest on wykorzystywany na najwyższych obrotach. Wentylatory mają także gumowe ramki, które także wspomagają ciszę. Dokładnie chodzi o przenoszenie
wibracji złożyska na obudowę komputera, która później może rezonansować, a tak nie ma z tym najmniejszego problemu. Wentylatorom absolutnie nic nie można zarzucić, oprócz oczywiście wysokich wartości produkowanego hałasu na wysokich obrotach, ale na wysokich obrotach wentylator osiągający 2000 obrotów na minutę nie ma szans, technicznie nie ma szans być cichym. Jednak od tego są niskie obroty, aby były one bardzo ciche. Jak już wspominałem, są to zdecydowanie wentylatory dla każdego. Sprawdzą się zarówno w obudowie, jak i dzięki wysokiemu ciśnieniu statycznemu. Sprawdzą się także bardzo dobrze na chłodzeniach procesora. Wentylatory kosztują około 40-50 zł w zależności od wielkości. Jest to zatem wyższa półka cenowa, wśród której myślę, że będzie to adekwatna konkurencja dla wentylatorów Corsair AF120 i SP120. Tamte dwa różnią się tym, że jedne są na chłodzenia, drugie są na wspomagające krążenie powietrza w obudowie. Myślę, że te wentylatory Aerosor są trochę bardziej uniwersalne, ponieważ nie są kierunkowane w żadną stronę. Sprawdzają się naprawdę w każdej sytuacji, a potrafią być naprawdę ciche, a zarazem wydajne. Zdecydowanie polecamy.